Tekst Manny na 28 kwietnia, ale się też chlubimy z ucisków, wiedząc, iż ucisk cierpliwość sprawuje, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję, a nadzieja nie pohańbia, gdyż miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Rzymian rozdział 5 wersety od 3 do 5. Komentarz parauzyjny. Potrzebujemy cierpliwości, a osiągnąć ją można tylko przez próby, potrzebujemy wiary, a rozwinąć ją można tylko przez znalezienie się w potrzebach, potrzebujemy doświadczenia życiowego do naszej przyszłej pracy, a osiągnąć je można tylko poprzez przejście przez takie przeżycia, które pozwolą nam odczuć słabości, trudności i próby tych wokół nas, którym będziemy służyć i dla których będziemy przedstawicielami w Królestwie Bożym. Lekcja z obecnych doświadczeń jest więc dla nas taka, by odpierać zło i to nie złem, lecz dobrem. Reprint numer 3228. Komentarz epifaniczny. Utrapienia same w sobie nie są powodem do chluby, ale możemy się z nich chlubić, jeśli wyrabiają w nas cierpliwość. Trwanie w czynieniu dobra cieszy się boskim uznaniem. Gdy je sobie uświadamiamy, napełnia ono serce nadzieją ostatecznego zwycięstwa. Ta nadzieja nie jest daremna, ponieważ Bóg ma przyjemność w obdarzaniu zwycięstwem tych, których serce jest napełnione Jego miłością, miłością, która jest wybornym owocem Ducha Świętego udzielanym nam przez Boga w Chrystusie Jezusie. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Ewangelia Mateusza rozdział 5 werset 11. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć będą, i prześladować was, i mówić wszystko złe przeciwko wam, kłamając dla mnie. 1 Piotra rozdział 3 wersety od 12 do 14. Albowiem oczy pańskie otworzone są na sprawiedliwych, a uszy jego ku prośbie ich, lecz oblicze pańskie przeciwko tym, którzy czynią złe rzeczy. I któż jest, co by wam złe uczynił, jeślibyście dobrego naśladowcami byli? Ale chociażbyście też cierpieli dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście, a strachu ich nie lękajcie się, ani trwożcie sobą, ale Pana Boga poświęcajcie w sercach waszych. 2 Koryntów rozdział 4 wersety od 16 do 18. Dlatego nie słabiejmy, ale choć się też nasz zewnętrzny człowiek kazi, wszakże on wewnętrzny się odnawia ode dnia do dnia. Albowiem ten króciuchny i lekki ucisk nasz nader zacnej chwały wieczną wagę nam sprawuje, gdy nie patrzymy na rzeczy widzialne, ale na niewidzialne. Albowiem rzeczy widzialne są doczesne, ale niewidzialne są wieczne. Żydów rozdział 12 wersety od 5 do 13. Czyliście zapamiętali napominania, które wam jako synom mówi, synu mój, nie lekceważ sobie kaźni pańskiej, a nie trać serca, gdy od niego bywasz karany, albowiem kogo Pan miłuje, tego karze, a smaga każdego, którego za syna przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, Bóg się wam ofiaruje jako synom, albowiem któryż jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, którego wszyscy są uczestnikami, wtedy jesteście bękartami, a nie synami. A nadto cielesnych ojców naszych mieliśmy, którzy nas karali, a baliśmy się ich. Zaż daleko więcej nie mamy być poddani Ojcu Duchów, abyśmy żyli? Albowiem oni na mało dni, jako się im zdało, nas karali, ale ten ku pożytkowi naszemu na to, abyśmy byli uczestnikami świętobliwości Jego. A wszelkie karanie, gdy przytomny jest, nie zda się być wesołe, ale smutne, lecz potem owoc sprawiedliwości spokojny przynosi tym, którzy są przez nie wyćwiczeni.
Przeto opuszczone ręce i zemdlone kolana wyprostujcie, a czyńcie koleje proste nogami waszymi, iżby to, co jest chromego, z drogi nie ustąpiło, ale raczej uzdrowione było. Jakuba rozdział pierwszy wersety od 2 do 4 i 12. Za największą radość miejcie, bracia moi, gdy w rozmaite pokusy wpadacie, wiedząc, iż doświadczenie wiary waszej sprawuje cierpliwość, a cierpliwość niech ma doskonały uczynek, żebyście byli doskonali i zupełni, którym by na niczem nie schodziło. Błogosławiony mąż, który znosi pokuszenie, bo gdy będzie doświadczony, weźmie koronę żywota, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują. Filipensów rozdział pierwszy werset 20. Według troskliwego oczekiwania i nadziei mojej, iż się w niczem nie zawstydzę, ale z wszelakiem bezpieczeństwem, jako zawsze, tak i teraz, uwielbionym będzie Chrystus w ciele mojem, lub przez żywot, lub przez śmierć. 2 Tymoteusza rozdział pierwszy werset 12, dla której też przyczyny te rzeczy cierpię, ale się nie wstydzę, gdyż wiem, komum uwierzył i pewienem, iż on mocen jest tego, czego mi się powierzył, strzec aż do onego dnia. 2 Koryntów rozdział pierwszy werset 22, który też zapieczętował nas i dał zadatek ducha w serca nasze. Galatów rozdział 4 werset 6, a iżeście synowie, przetoż posłał Bóg ducha syna swego w serca wasze, wołającego Abba, to jest Ojcze. Efezów rozdział 1 wersety 13 i 14, w którym i wy nadzieję macie, usłyszawszy słowo prawdy, to jest Ewangelię zbawienia waszego, przez którą też uwierzywszy, jesteście zapieczętowani Duchem Onym Świętym obiecanym, który jest zadatkiem dziedzictwa naszego na wykupienie nabytej własności, ku chwale sławy Jego. Pieśni 300, 305, 263, 92, 201, 166, 90. Wiersze Brzasku, 196. Nasza błogosławiona nadzieja. Lektura uzupełniająca w strażnicy, reprint numer 5544. Pytania, jakie miałam w tym tygodniu doświadczenia mające związek z tym tekstem? Jak je przyjęłam? Czego one we mnie dokonały? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.